Cześć, jak leci następne wideo, zobaczymy jak mi idzie, co myśmy zrobili w poprzednim. Aha, ruszamy wagonem tutaj do Ticonderoga. Czy ja coś tutaj spieprzyłem sprawę? I mamy pójść. Aha, nie, bo tutaj idzie inny żołnierz. Ok. Supply wagon do Ticonderogi, bardzo dobrze, a tutaj idzie armia. Ok. I armia ma go zaatakować. Mimo, że jest bardzo silny tutaj, ale spoko. Oblężenie trwa i dostajemy w kość. Więc spoko. I co tutaj zrobiliśmy? Aha, tu się ruszamy do Indian, żeby ich zmasakrować. Fantastycznie. Jazda. Chyba przepłynęle. O, oh, wow. Bitwę tutaj wygrywamy. Tak. Podobne straty. Myśmy stracili niestety chyba więcej elementów, ale spoko. Ta cholerna... Gdzie on tutaj poszedł? Do Adirondack... Adirondack Gór? Nie, nie poszedł. On jest ciągle, obliżenie trwa. Plecburg jest nasz. Jak znowu. Okej. Flotylla, flotylla. Słuchaj, ten skwadron McDonalda i tak dalej. Czy możemy tutaj po prostu wydać im bitwę? Będziemy się bronić, ale zobaczymy jak to będzie. Jest maj. Idzie armia i to olbrzymia. A my nie mamy w ogóle wagonów. Więc zdobyliśmy tutaj... Tak. Będziemy się bronić w Plattsburgu. Jaki on jest? On w obronie ma 2. Ofensywa 3, obronia 2. Czyli nie jest źle. Będziemy próbowali pójść naszą flotyllą i zawojować tutaj Pringa, z szwadron Pringa na jeziorku Champlain, bo po Kijap kupowałem te statki, skoro w ogóle mi nie idą. Nie rozumiem tego, ale spoko. Ten dupek się jeszcze nie ruszył, to dobrze dla mnie. Okej. Okay. Wytresowaliśmy ich i dobrze. Ok, mamy armię tutaj. I z tego co pamiętam, to była olbrzymia armia, a my mamy tylko 69 siły tutaj. Rany boskie, co tu jest grane? Czas budować depo. To jest grane. W forcie Miami. Ok, i teraz jak zbudujemy depo, oni się trochę podkurują i trzeba tutaj te... Czemu ta armia taka słaba? No tak, nie dostajemy w ogóle tutaj nic. Zużyjemy jeden wagon, żeby zbudować depo, a nawet dwa. Ok, ten gość jest tutaj. To jest kontrolowany już przez nas, Illinois. Czy możemy to zniszczyć? Możemy. A tak z ciekawości. Kickapo wyleci i tak dalej. Czy my możemy tutaj zniszczyć to? Absolutnie tak. Tutaj ta milicja ma to zniszczyć. Tam są niepotrzebne te rzeczy. Więc my je spalimy. Jak je spalimy w następnym miesiącu, to później się wycofamy tutaj do Harrisona chyba. Do Fortu Miami i może ta armia wzrośnie w siłę i wtedy się połączymy. Te dwa oddziały połączą się z armią Harrisona, która jest w Forcie Miami, pójdziemy na Miami Village i Potawatomi Village. Ponieważ to są dwie nieprzyjacielskie tutaj rejony, które my chcemy po prostu... No to co zawsze, no mówiłem już, prawda? Gwałcimy tam konie i rypiemy tam inne zwierzątka. Okej.
Czy my możemy to spalić? Możemy. Ile to produkuje? To produkuje nic. Więc my to spalimy. Co chyba znerwicuje tych Indian, ale spoko. Jak to spalimy, to później pójdziemy tutaj, rozwalimy tego gościa i ta armia później chyba przejdzie, przejmiemy tutaj to, bo oni kontrolują, nie, my tu kontrolujemy 68%, a Brytania 32%, bo tutaj przechodzili Indianie chyba tego fortu, więc pójdziemy tutaj do Sawany, Hull pójdzie, jeżeli mu się uda, pójdziemy tutaj i zmieciemy to miejsce. A to nawet zostawimy, bo Shawnee nie mogą sobie poradzić. Czytamy teraz, mamy nowy trening żołnierzy, fajnie, 13 dostała piechota, to jest która tak naprawdę, 13 infantry dostała, infantry, 13, to jest, to są ci, dostaliśmy ekstra tutaj żołnierzy, fajnie, Johna Browna jesteśmy w Wynoski, to tak, będziemy się tu bronić przed tym gościem, może być ciężko, mamy 128 siły, flotylla tutaj chcemy, och, tu jest Champlain flotylla. Dlatego zajmują ten fort, bo moje posiłki Champlain Flotilla. A widzisz. Czy możemy połączyć się Champlain? Spokojnie. Champlain Flotilla. Nie to. A to. I czy możemy się połączyć z tą flotyllą? Nie. Czy się połączyłem teraz, czy nie bardzo? Nie. Boję się wypłynąć tutaj tym statkiem. Jest siła 48, nie wiem jaka tu jest siła. Jest... On ma też flotylę i dwa bato, więc... A tutaj mamy flotylę i dwa bato. No nie wiem, najpierw ta niech południowa flotylla z Crown Point przejdzie. Oni dostaną w mordę. A potem ten statek przyjedzie tutaj. Czy możemy sobie jeszcze kupić jakąś flotylę? Nie. Oczywiście nie. Możemy Champlain Bateau sobie kupić, ale to mnie nie obchodzi. Ile Ontario mnie kosztuje flotyla? 25 i tak nie ma, i tak mnie nie stać. Więc okej, okay, spoko. A tu się będziemy bronić. Okej, okay, jest dobrze. Tu puściliśmy z dymkiem. Tu puściliśmy z dymkiem. Tak? A później zobaczymy, albo tu go pokonamy, albo pójdziemy tutaj. Okej, okay, do zobaczenia w następnym widły. Chociaż nie jeszcze, chwileczkę. Co tam mamy? W Miami 16 infantry jest aktywna. Harrison. Kurde, on ma tylko 69. Co jest grane? Niech Harrison zbuduje jeszcze większy depo, bo tu mamy olbrzymią armię. Tak, tu mamy olbrzymią armię i on musi zbudować jeszcze większe depo. Tu mamy za mało skrzynek. Im więcej skrzynek, z tego co widzę, tym większe szanse, że dostaniemy posiłki. No to będą nasze posiłki. Milicja była 8 czy 7, już jest teraz 5. Okej, okay, dobra. Także zbudowaliśmy tutaj. Będziemy no nie, chwileczkę. Mamy budować. Tak jest. Budujemy. Okej. Okay. Budujemy nowe depo. W forcie Miami. Jeszcze raz sprawdzimy, czy to się załapało. Oczywiście tak. I jest ok. Jacob Brown zwyciężył i dostał nową seniorytę 19, czyli podobało się to ludowi, że zwyciężyliśmy, ale zaraz dostaniemy w pysk od Lamotte. Nie, to jest prewosta. Chociaż jego armia jest bardzo słaba, on ma 24 na 59, nic nie ma silnego, on ma wszystko 19, 24, 17, a my mamy silną armię, więc jak on na nas uderzy, to będzie interesująco, tyle wam powiem. Czy ci draguni coś nam dają? Nie wiem, kawaleria coś chyba pomaga. Okej. Okay. A my mamy 53 tutaj. Więc poczekamy jeszcze turę i jak ten gość nie odejdzie, to... No nie wiem, nie ma co chyba wychodzić stąd. Nie ma co chyba wychodzić stąd jeszcze.
A nie możemy zbudować depo, bo ma za mało supply, jest i tak zniszczony. Wow. Ok, w następnej turze zobaczymy, co się stanie. Flotilla awaits orders. Tu jest flotilla, no właśnie. W następnej turze zobaczymy. Tu mamy trzy te. Już nie będą trzy te, będą dwa wagony, bo jeden zużyjemy. Ok, w następnym wideo zobaczymy, co się stanie. Puszczamy z dymkiem parę indiańskich właśnie obozów. No nie obozów, ich pueblo. Do zobaczenia.